Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 3. W ostatnim odcinku zajmowaliśmy się tutaj oczyszczaniem całego terenu z zombiaków, szkieletów i innych jakichś potworów. A szczerze nie pamiętam, czy ja ogólnie sprawdziłem do końca tą świątynię. Chociaż wydaje mi się, że tak, że tam był jakiś gościu, który też taki, o właśnie, to chyba był on. Ten jakiś mag, można to powiedzieć, i za niego dostaliśmy jakiegoś tam expa i quest się zrobił, że chyba klątwę zdjęliśmy. Że już tutaj więcej takich przychodzi zombiaków nie powinno. Tylko czy ja tu zlutowałem wszystko? Chyba tak. Widzę, że w sumie nie było co lutować tak naprawdę. Dobra, więc teraz nam chyba jeszcze tylko zostały te zadania, które tam nie dokończyliśmy. Mieliśmy kogoś poszukać, jakiegoś uciekiniera. I zaraz to jeszcze sobie sprawdzę, nie ta mapa. Okej, mamy cztery zadania do zrobienia, to sobie to ogarniemy i później pójdziemy do kolejnego miasta. Tylko teraz problem jest w tym, że ja nie pamiętam, o czym oni mówili. Będę musiał sobie to poprzypominać. Okej, mamy znaleźć jakiegoś Basira i mamy go zabić. Tutaj mamy sztabki rudy, które mamy zabrać do Isztar. Wyruszył w kierunku Ben Erai, czyli w teorii pomiędzy Ben Salom a Ben Erai powinniśmy kogoś znaleźć, kto ukradł sztabki. Dobra, tylko pytanie, gdzie to może być? To miejsce jest dość spore. Tam jedną jaskinię jakąś. Czy my te towary, które znaleźliśmy wtedy w jednej jaskini, czy my je już oddaliśmy? Chyba tak. Wydaje mi się, że tamto zadanie zrobiliśmy. Zaraz zobaczę jeszcze. W udanych zadaniach. Zrabowane dobra, tak. Jedno już mieliśmy zrobione, czyli te towary, które tam znaleźliśmy w jakiejś jaskini, były już oddane. Okej, dobra, ale szczerze to ja tutaj nie widzę nawet dużo miejsca, w którym gdzieś mogłaby być jakaś jaskinia czy coś. Czy chyba, że oni gdzieś po prostu na pustyni sobie siedzą. Ale w teorii jak pustynią, to ja biegłem. Więc powinienem zauważyć, jeśli ktoś by siedział. Chociaż może tak bardziej tam przy górach biegłem do Lago. Zaraz zobaczymy. Trzeba szukać. Jeszcze jakie są tu inne? Na ratunek Bensali. To chyba to zrobiliśmy. Czyli po prostu to musimy chyba jeszcze tylko porozmawiać i powiedzieć, że już w świątyni jest wszystko ok. I nie powinno być problemu. O dobra, tu są jakieś ruiny. To może być miejsce, w którym ktoś mógł się zatrzymać. Są dość blisko, nie wiem, w sumie ciężko powiedzieć, gdzie tu będą ci ludzie. Dobra, to mam jeszcze 6 skrzyń ze stalą, to też musimy zrobić. Nie wiem, czy ja je mam, czy ja już je gdzieś znalazłem. Raczej nie. A tutaj już musiałem być, bo tutaj było już po walce. Dobra, czyli musimy lecieć gdzieś indziej. Dzisiaj będziemy się w detektywów bawić i będziemy szukać. Okej, tu są chyba ci niewolnicy, których wtedy wypuściliśmy z tej kopalni. No nie wiem. Tutaj zresztą w sumie z kimś walczyliśmy, ale nie pamiętam, kto to był. Za łuk w ogóle. Jakiś, ja cały czas z tym początkowym łukiem biegam, to też w ogóle śmiesznie wygląda. Najlepszy pancerz w grze, a łuk podstawowy. Możemy w sumie go ściągnąć, bo nie pasuje do naszego wyglądu teraz. Dobra, czyli w teorii, no nie wiem, może jeszcze gdzieś przy tych górach ktoś może być, bo tutaj nie widzę, żeby nawet było jakieś miejsce, gdzie by ktoś mógł się zatrzymać.
Oni byli w drodze do Benerai, ale w Benerai raczej jeszcze ich nie powinno być, więc jedyne co to mogli gdzieś się zatrzymać po drodze. Więc może gdzieś w tych górach ktoś może jeszcze być, to zaraz to musimy zobaczyć. Bo ja bym chciał dokończyć te zadania w tym Benerai i potem ruszyć do Pakereszu. I w sumie zostaje nam już tylko później udać się do Morasul. No i do Isztar zbierać reputację. Więc jeszcze trochę roboty tutaj jest, bo ta reputacja... Też 75 trzeba nabić, a my aktualnie mamy ile? 17 dopiero, no to jeszcze... Jeszcze sporo roboty nas czeka. Okej, tam jest Lago, więc raczej w pobliżu Lago ich nie będzie, bo już tam tereny sprawdziłem. Więc jedynie gdzie ktoś by mógł być, to tak naprawdę gdzieś tutaj w tych rejonach. Ale też tutaj na tę chwilę nie wygląda, żeby ktoś gdzieś sobie mógł przesiadywać. Jak już to mi się wydaje, że w jakiejś jaskini mogą być. Już tutaj w jaskini już też wybiłem jakichś koczowników chyba. Nie wiem, czy to mieli być koczownicy, czy jacyś rabusie. Zaraz jeszcze się cofniemy, tam zobaczymy. No, tu jest ta jaskinia, ale w tej jaskini byli chyba tylko ci rabusie i te skradzione dobra, to zadanie, które tam było. Więc raczej tutaj nie będzie. Tam na górze nie wiem, idę jeszcze raz zobaczyć. Czy raczej tutaj chyba czegoś nie pominąłem, ale sprawdźmy na no w razie co. No tutaj raczej nikogo i niczego już nie można pozbierać. Więc to raczej nie tutaj. Dobra. To nie wiem, idziemy pogadać jeszcze i zobaczymy, co nam powiedzą, bo muszę jeszcze oddać to zadanie z oczyszczeniem świątyni. Tam na górze raczej już nie będzie nikogo. Tam już jest tak jakby wyjście poza tereny. Najwyżej jak nie będziemy w stanie znaleźć, no to po prostu udamy się do kolejnego miasta, to sobie może w międzyczasie jakoś ogarniemy, może przypadkiem się na kogoś natkniemy jeszcze. Będziemy pewnie biegać tutaj po tych terenach cały czas. Zło zostało pokonane. Okazałaś odwagę, Mora. Masz honor. Proszę, przyjmij to w nagrodę. Będziesz tego potrzebował. Dzięki za miksturę. Dobra, z tobą, nie z tobą, muszę chyba pogadać. Byłem w świątyni. Więc zło zostało pokonane. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Idź do Hulia i przekaż mu tę wspaniałą wiadomość. Zostaniesz wynagrodzony za swe czyny. Dobra, a ty? Ta. Miasto znów jest bezpieczne. Stokrotne dzięki, ojcze rozwagi. Wiedziałem, kiedy tylko cię zobaczyłem, pomyślałem sobie, ten człowiek nas uratuje. Tak, tak, przestań już, starczy tego. Więc obsypię cię złotem. Okej, brakuje nam 5 reputacji. Żeby mieć to takie standardowe 75, to najwyżej jeszcze tak. Problemy z Basirem, sobie tu przeczytam na szybko.
Aha, tutaj dużo to już mi nie podpowie tak naprawdę. Okej, czyli rudy, które zostały powierzone, te sztabki poszły gdzieś. Miały być dostarczone do Isztar, ale je skradziono. Czaję, czaję. I jeszcze gdzieś ten Basir, ale Basir to w sumie nie wiem, gdzie on był. Czy gdzie on może być. Przecież Basir, kurde, kojarzy to imię, czy to nie miał gdzieś... Nie miał tak na imię któryś z asesynów w którymś już mieście przypadkiem, tak teraz kojarzy? Zaraz się cofniemy, bo coś już gdzieś to imię było chyba. Nie tutaj, czym się to myli? Basir, Basir. A chyba wiem. O, nie gadaj. Przecież w jakimś mieście był asasyn. Nie wiem, czy to przypadkiem właśnie w Monterze. O, właśnie. Ty też zamierzasz się ze mnie naśmiewać? Nie, gorzej. O co ci chodzi? Chyba nie słyszałeś o tym, co mnie spotkało. Podróżowałem przez pustynię wraz z moją karawaną. Ci cholerni buntownicy zastawili pułapkę tuż obok miasta i zabrali mi cały towar. A co tam miałeś? Kosztowności, rarytasy, dobra luksusowe, artefakty i biżuterię. Co za porażka. Gdybym chociaż odzyskał moją starą, złoto ma dla mnie ogrom... Dobra, chyba jej nie odzyskasz, byczku, wiesz? Bo ja chyba muszę cię pokonać. Przestań! Natychmiast! A! To w sumie tak nie powinno wyglądać. Dobra, dobra, nieważne. Przecież co ja sobie pomyślałem, że a są na zielono, to mnie nie zaatakują już. Przestań! A pomóżcie mi, a nie. Jesteście po mojej stronie, jesteście na zielono. Dobra, ty... Dobra, muszę wybiec z nimi poza miasto. No Basir, co ty robisz? Utrudniasz i przedłużasz. Nikt mi nie ucieknie. Tak. Gdy ze schodów dobrze zbiec nie możesz, to na pewno ci nie ucieknie. No chodź tutaj. Na co się patrzysz? Dobra, jeszcze kawałek ich odprowadzę, żeby nikt tego nie widział. Nie chcę walczyć z całym miastem, u których mam dobrą reputację. Nie wymkniesz mi się. Ty no nie, ten już zawija. Dobra, może się przyda na coś ten łuk. Zatrzymaj się, ty tchórzu. No, zatrzymałem się i co teraz? O, to też tak nie zadziałało. Muszę go samego wyciągnąć tutaj, bo w sumie ten drugi asasyn mi nie jest potrzebny. Wszystko jest. Właśnie, hej ludzie, natychmiast walka. Jasne, czemu nie?
Dobra, pobiegniemy w tamtą stronę. I ten zaraz odpuści może. No tak, żeby tylko ten jeden przybiegł. No, no, dobra, dwóch idzie. Kurde. Dobrze. O, teraz może będzie lepiej? O, też mi. Są oni tak razem, no. Nie wymkniesz mi się. Może jakieś potwory ich zjedzą, to też by było dobre. Zatrzymaj się, ty psie. O, dobra, dobra, dobra. Jest tak, jak powinno być. No i po krzyku. Coś teraz skojarzyłem to imię i mówię, gdzieś był jakiś Basir. Dobra. Czyli co nam jeszcze zostało? Tutaj w sumie jeszcze dużo mamy do zrobienia. Okej, dobra, 6 skrzyń ze stalą, to jeszcze poszukamy. Gościu, zostaw mnie w spokoju, co? No, zostaw mnie. Zatrzymaj się, ty tchórz. Dobra, gdzie ja chcę się teleportować do Bensali z powrotem? Dobra, możemy w sumie iść do kolejnego miasta. Zadania, co nam zostały, to sobie po drodze zrobimy jakoś przy okazji. Teraz najważniejsze to i tak dla nas zbierać tylko reputację asasynów w sumie. Bo tego nam bardzo dużo jest potrzebne jeszcze. Więc idziemy robić zadania dla czarnych magów. Tutaj chyba też fajna arena jest. Tutaj jest dobra arena. Tu są fajne i ciekawe pojedynki. W sumie jedna chyba z najtrudniejszych tak naprawdę. Z tego co pamiętam, na tej arenie będziemy się bić chyba nawet my kontra dwóch w tym samym czasie. Więc to jest w sumie trudniejsze, no, już niż taka zwykła arena jeden na jednego. Stój, to jest Bakaresz, miasto świątynne asasynów. Czego tu chcesz, przybyszu? Jesteś jednym z najeźdźców? Nie należę do nikogo. Tego się trzymaj i nie zadawaj się z najeźdźcą. Opowiedz mi coś o mieście. Nieczęsto widujemy tu obcych. Znajdź Asznu. On udzieli ci dalszych informacji. Jak tam? Niezbyt dobrze. Wokół miasta aż się roi od koczowników. Ci cholerni najeźdźcy zaatakowali oazę. Udaj się do miasta i zawiadom o tym Sylwio. Dobra. Gdzie jesteś, Sylwio? Witaj w Bakareszu. Jestem Jafar. Sprzedaję broń. Rzuć okiem na moje ostrza. Mam tylko najlepsze towary z Bensali. Mogę jedynie mieć nadzieję. Pokaż mi. No, takie 5 na 10. Mogę ci coś posprzedawać? Masz całkowitą pewność? Nie cierpię, gdy to się przytrafia. Jestem Aldo. U mnie zawsze dostaniesz to, czego potrzebujesz. A gdyby Beliar nie dotknął moich niewolników wyjątkową głupotą, zaoferowałbym ci również cenne artefakty. Potrzebujesz pomocy?
O co ci chodzi? O moich skretyniałych niewolników? Możesz im dać nauczkę, ale jaki to ma sens? Już się tym zająłem. Chodziło mi o te artefakty, których szukasz. Ach, tak, oczywiście. Najbardziej zależy mi na trzech artefaktach. Czytałem o nich w starych tekstach. To trzy niewielkie szkatuły. Należały do kapłana pradawnych. Był bardzo szanowaną postacią. Ja również stanę się szanowaną postacią, kiedy zdobędę te szkatuły. Rozejrzę się za nimi. Jeśli je dla mnie znajdziesz, wzmocnisz swoją pozycję w Bakareszu. Tak, w porządku. Chyba rozumiem. Dobra, do mikstury wezmę oczywiście. Dobra, gdzie to może być? Czy to chodzi o te ruiny? Te szkatuły mają być gdzieś tu w ruinach, czy jak? Nie wiem, dobra, zaraz do tego wrócimy. Chcę najpierw poszukać jeszcze innych. Witaj w Bakareszu, pielgrzymie. Jestem Ashnu. Jeśli potrzebujesz informacji, u mnie ten towar jest na wagę złota. Co możesz mi powiedzieć o świątyni? Świątynia to sanktuarium Beliara. Powierzamy złoto czarnym magom, by ukoili jego wszechmocny gniew. Jeśli chcesz się pomodlić, musi ci wystarczyć posąg, który tu mamy. Świątynia jest zamknięta dla obcych. I tylko Amul decyduje, kto może do niego wejść, pielgrzymie. Co mam zrobić, żeby Amul wpuścił mnie do świątyni? Możesz popracować dla Silvio. Możesz też walczyć na arenie, jeśli jesteś silnym i prawomyślnym synem walki. Co jeszcze? Jakieś inne możliwości? No cóż, my, miejscy kupcy, musimy płacić czarnym magom daninę. Jeśli zaniesiesz Amulowi nasze złoto, będzie wiedział, że ci ufamy. Opowiedz mi o czarnych magach. Magowie zajmują się wszystkim. Modlą się za nas do Beliara. Zbierają również daniny i chronią nas. Jesteśmy im posłuszni, a stary i mądry Zuben jest ich przywódcą. Ale nie znajdziesz go tutaj. Opiekuje się nami ze swego pałacu w Isztar. Pozwól, że zaniosę Amulowi twoją daninę. Oczywiście przychylam się do twego życzenia, synu hojności. No dobrze, co mam robić? Musisz przekonać Jafara, Carlosa i Aldo. Kiedy już otrzymasz ich zgodę, wróć do mnie, a ja oddam ci daninę. Okej, czyli będzie dużo robienia. Witaj, pielgrzymie. Jestem Carlos, handlarz niewolnikami. Przekażę twoją daninę Amulowi. Żeby cię wpuścił do świątyni? Dokładnie. Tak. Jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić. Co mogę dla ciebie zrobić? Wciąż jest tu paru niewolników, których nie mogę się pozbyć. Słuchaj. Aldo ma bzika na punkcie starożytnych artefaktów. Kupił ode mnie kilku niewolników, którzy pracują dla niego w wykopaliskach. I? Chodzi o to, że ruiny są niebezpieczne. Niewolnicy znikają. Dopóki ruiny nie są bezpieczne, Aldo nie chce kupować niewolników. Rozumiem. Rozejrzę się trochę wśród tamtych ruin. Tak, zrób to. Jeśli Aldo kupi moich niewolników, podzielę się z tobą zarobkiem. Okej, czyli znowu te ruiny, jakieś artefakty. Zabiorę twoją daninę do Amula. Naprawdę? Ale czy możemy ci zaufać? Kto wie, może pracujesz dla koczowników i przybyłeś do Bakareszu, żeby wkupić się w nasze łaski, a potem ukraść nasze złoto. No więc jak to załatwimy? Chyba nie powinniśmy ci ufać, dopóki nie ubijesz paru interesów poza Bakareszem. Czym się możesz pochwalić? Pracowałem dla Sancha. Każdy z nas pracował kiedyś dla Sancha. To nie wystarczy. Mogę ci pokazać kilka rekomendacji. Co ty na to? Tak, znasz się na prowadzeniu interesów. Możemy z czystym sumieniem wysłać do Amula kogoś takiego jak ty. Pokaż mi Okej, czyli jeszcze w sumie tutaj mam zadanie, u tamtego mam zadanie, tego przekonałem, tamten się zgodzi, jak i ta trójka się zgodzi, dobra. Zaniosę twoją daninę Amulowi. Chcesz dostarczyć nasze złoto? To wzmocni twoją więź z czarnymi magami. Tak, o to właśnie chodzi. To mi się podoba, ale pewnie wiesz, że nie tylko ty dążysz do tego celu. Więc co proponujesz? Załatwiaj te interesy z Amulem, ale będziesz mi winny przysługę.
Chwileczkę. Jaką przysługę? Kiedy już dostaniesz się do świątyni, polecisz mnie czarnemu magowi Sigmorowi. Mam cię polecić? Właśnie tak. Niech się dowie, że jestem osobą godną zaufania. Zobaczę, co da się zrobić. Pokładam w tobie całe zaufanie, synu uczynności. Okej, dobra, to zaczniemy teraz od tych, nie wiem, tych ruin. Zobaczymy, co tu jest. Czy tutaj jakieś potwory nie zjadają tych niewolników. No, bo jeszcze lepiej lwy. Dobra, mocne te lwy były. Nie wiem, czy te szakale też trzeba, ale wybije wszystko, co tu napotkamy. No, chyba już wszystko, skoro zadanie się zrobiło. Jeszcze tylko od razu przeszukam, czy nie ma tutaj tych jakichś szkatułek. Bo trzy szkatułki chciał. Tam jeszcze jest jakaś jaskinia. Dobrze wiedzieć, może będziemy musieli tam iść. Kurczę, przydałoby się w jakichś grach. Jest skanowanie terenu. Jak Wiedźminie, zmysły by się przydały, żeby szukać tutaj po tych ruinach. O, stara szkatułka, 1/3, ok. Czyli to chyba tutaj. Ojejku, gdzie one mogą jeszcze być? Czy one mogą być wszędzie? Czyli w tym miejscu znalazłem jedną. No raczej jedna koło drugiej nie sądzę, żeby była. Gdyby trzeba było iść troszkę w inny rejon może. Może tam i tam dalej będzie kolejna. Tutaj chyba w tych koszykach raczej ich nie będzie. Powinny tak oleżeć sobie luzem. Też może i tak średnio w sumie tu widać kolejne. Czy jest tutaj gdzieś więcej jakichś ruin? Ruiny nie stanowią już zagrożenia. Niewolnicy są bezpieczni? Niech kopią. Świetnie. Złożę Aldo ofertę. A tobie dziękuję za pomoc. A co do daniny dla Amula, chyba możemy ci ją powierzyć. Jak idą interesy? Na razie nieźle. Nie narzekam. Chociaż przydałaby mi się pomoc. Najwyższy czas. Już przecież kolejne zadanie będzie miał. Dobra, szczerze to nie widzę teraz, gdzie by mogły być te szkatuły. Chyba, że tutaj coś jeszcze. Ominąłem. Nie no, tutaj nie wygląda. A tu mogę się nauczyć czegoś? I Inos obdarzył go częścią swej boskiej mocy, aby mógł powstrzymać Beliara. I mocą tą był ogień. I miał nad nim władzę. Okej, szybka lekcja. Tutaj coś... Nie no, tu nie ma nic ewidentnie. Chyba, że naprawdę w tych koszach coś będzie.
Raczej nie. Dobra, idę szukać dalej. Tutaj tak w pobliżu to na pewno nic nie ma, jakbym już zauważył chyba. Jakby coś tu miało być. Mogę jedynie mieć nadzieję. Musimy jeszcze jakiegoś Silvia. Silvio. Nie cierpię, gdy to się przytrafia. Znaleźć, ale nie wiem w sumie, gdzie on jest tak naprawdę. Czy on gdzieś tutaj nie był? Nie, to chyba nikogo nie ma. O, dobra, jest. Nazywam się Silvio, a to jest Witaj, Bakares. Silvio. Trzymaj broń w pochwie tak długo, jak długo przebywasz w tym mieście. Łapy przy sobie, a będzie się między nami dobrze układać. Rozumiem. I tego się trzymaj. Przysyła mnie Benito. O czym donosi? Oazę pod miastem zaatakowali koczownicy. Cholera. Złe wieści. Tisgarowi się to nie spodoba. Musimy uważać na południu. Masz, to dla ciebie. Byle tak dalej. Masz dla mnie jakąś pracę? Chcesz się na coś przydać? Akrabor strzeże północnego wejścia do miasta. Od dłuższego czasu się nie zgłaszał. Idź, zobacz, co się tam dzieje. Co możesz mi powiedzieć o mieście? To piękne, spokojne miasto świątynne i takim powinno zostać. Jeśli chcesz wejść do świątyni, pomów z Amulem. A jeśli chcesz pogadać, uderz do Asznu. Uwielbia plotkować. Poza tym mogę ci też pokazać, jak sobie radzić z najeźdźcami. Okej, czyli mamy jeszcze udać się na jakieś... na północ, sprawdzić u kogoś... coś było? Nie, to tylko rośliny. Dobra, będzie trzeba gdzieś też katuły poszukać. Masz całkowitą pewność? Chyba, że one mogą być gdzieś dalej właśnie. Niekoniecznie tylko w tych jednych, a ty byś tak gadał 2-4H? I Beliar poznał swojego wroga. I srogi był gniew jego. Witaj w Bakareszu, mieście Beliara, pielgrzymie. Nazywam się Amul. Jestem jednym z czarnych magów. Masz tu ładną świątynię. Tak. Pewnie chcesz ją zobaczyć w środku, prawda? Ale nie wejdziesz do świątyni bez mojego pozwolenia. A czego oczekujesz w zamian? A jak sądzisz? Zrób coś pożytecznego. Szczegóły musisz ustalić sam. Mogę się u ciebie uczyć? Opanowanie zaklęć Beliara wymaga ogromnej wiedzy. I? I nie zamierzam cię uczyć, dopóki nie oddasz jakiejś wielkiej przysługi miastu Bakaresz. Nie! Nie. Dobra, już. Nie krzycz. Nie. Nie. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas. Władza dla Beliara. Tu są jakieś ruiny. Może tutaj coś będzie. Chociaż jedna. Please. Tam jakaś kolejna jeszcze jaskinia. Gdzie są te szkatuły? To jest ta jaskinia, którą ja widziałem stamtąd? Chyba tak. Czy byłaby opcja, żeby któraś z tych szkatuł była w jaskini? Zaraz to trzeba ustalić. Dobra, łzacze na mnie straszne. Jeszcze przeżyłeś? I widzę, że tu za dużo rzeczy ani skarbów to on nie ma tak naprawdę. W sumie nie wiem, po co ja tu przyszedłem. A, no chyba, że to po zadanie, no to okej. To jeszcze ma sens. Czyli nic tu nie ma. To może być. Taki deal jest okej.
Jeśli przyszedłem tutaj po zadanie i po expa, po reputację, to okej, to może tu nic nie być. Okej, to chyba z tobą miałem pogadać. Bo nie dajesz infa, gościu. Hej, uwaga! Co? Nie kręć się tutaj. Czemu nie? Dzicy koczownicy atakują każdego w zasięgu wzroku. W okolicy nie brakuje też topielców. A kiedy mówię nie brakuje, to oznacza, że jest ich naprawdę całe mnóstwo. Możemy tylko mieć nadzieję, że pozabijają się nawzajem. Przybywam po twój raport. Przysyłacie Sylwio, prawda? Dokładnie. Nie mogę ci zdać raportu. Jeśli Sylwio usłyszy, co tu się dzieje, zabije mnie. Więc? Więc pomóż mi się pozbyć tych koczowników, a Sylwio dostanie swój raport. Opowiedz mi o tych koczownikach. Jest ich tylko garstka, ale są uzbrojeni po zęby. My mamy na nich oko, ukrywają się w jaskini o tam. Więc rozprawmy się z nimi. Oszalałeś? To koczownicy. Powiem ci coś. Lepiej ich wykurzyć, a potem wykończymy ich tutaj. Dobra, ziomek, pokażę ci, jak to się robi. Gdzie tam będziesz czaił na nich, jak nie wiem co, gdzie jest ta jaskinia? Ani kroku dalej. To już? Było ich mniej niż się spodziewałem. Dobra, choć demon jeszcze tutaj jakieś topielce były, to może też za nie expo dostaniemy. To tyle? To ma być to mnóstwo? To ma być to mnóstwo topielców? To tam już są zwykłe topielce, to chyba to te też? Czy tak średnio? Dobra, nie tą miksturę jeszcze wypiłem. Dobra, nie wiem, czy to trzeba było robić, czy nie, ale zawsze to trochę expa wpadnie, dobra. Wracaj do Pokebola. Jak pójdę z tobą do miasta, to nie wiem, czy to się ludziom spodoba. Myślę, że wtedy... Ta reputacja by mi troszkę w dół skoczyła, jakbyś zaatakował całe miasto. Tam coś jest, tam wygląda, jakby coś mogło być. Ci koczownicy to już przeszłość. O rany, nieźle się spisałeś. Masz tu mały drobiazg. Tak oto miasto Bakaresz okazuje swoją wdzięczność. Co z twoim raportem? Hej, żaden problem. Idź do Sylwio i powiedz mu, że sytuacja została opanowana. Dobra, dobra. Widzę, że zasługi tobie przypadną. Jeszcze tylko szybkie zerknięcie, czy tu na pewno nic nie pominąłem. Dobra, ci są te szkatuły, no.
Mnie najbardziej denerwuje, nie lubię czegoś takiego. Bogactwo dla nas, władza dla Beliara. A jego królestwo nastanie i zadrżą ci, ku którym skieruje swój gniew. Więc zapłać złotem, bo inaczej zapłacisz krwią. Beliar nie zna litości. Dla słabych nie ma zmiłowania, tylko ból i śmierć. Ale ci... Dobra, dobra, gość już tam... Skończ gadać. Przynoszę raport Akrabora. I? Wszystko w porządku. Obaj wiemy, że to nie zasługa Akrabora. Masz. Powinieneś otrzymać wynagrodzenie za swoją pracę. O, jednak to dla mnie. Masz jeszcze coś do zrobienia? Za areną znowu pokazały się pełzacze piaskowe. Jest ich coraz więcej. Te bestie muszą tam gdzieś mieć gniazdo. Wytropię więc, odszukaj to przeklęte gniazdo i je stamtąd wykurz. Rozwiązałem wasz problem z pełzaczami. Zakładam, że zlikwidowałeś całe gniazdo. Jasne. Nieźle sobie radzisz. Byle tak dalej. Masz. To dla ciebie. Dzięki, dzięki. Dobra. Mam już 55. Jeszcze trochę. Co my tu mamy? Drobna przysługa. Okej, no to te szkatuły. Tutaj też mamy powiedzieć o tym, okej. Szkatułki. Przekonać kupców, no właśnie, no ale to muszę te szkatuły znaleźć. A nie mam pojęcia, gdzie one są. O! Dobra, jest druga. Czyli gdzieś tutaj muszą jednak być. Czyli musiałem przeoczyć. Jeszcze jedna. Czyli mogą być też tak na obrzeżach. Niekoniecznie muszą być w środku. Dobra. Tam gdzieś nie będzie. Nie wiem, dobra, trzeba poszukać. No, co to jest? No przecież ja tu biegałem, jak ja wtedy tego nie widziałem. Teraz tak przebiegłem od tak i znalazłem je. 15 sekund, a wtedy biegałem parę minut i nie znalazłem. No żart. No żart. Nie mogłem tak od razu. Oto twoje szkatuły. Wkrótce będę najbardziej szanowanym kupcem w Bakareszu. Proszę, to dla ciebie. Okej, okay, czyli... Kto, kogo jeszcze muszę przekonać? Udało mi się przekonać kupców. Więc cieszysz się ich zaufaniem. Wspaniale. Proszę, dzięki temu złotu Amul powstrzyma gniew Beliara. Tylko bez żadnych sztuczek. Złoto ma trafić prosto do Amula. Jeśli spróbujesz uciec ze złotem, nie zdążysz się nim za bardzo nacieszyć. Przybywam z daniną od kupców. Dobrze. Oddaj ją magom, aby odwrócili od nas gniewne spojrzenie Beliara. Hej, plus 20, czyli zostało nam 5 jeszcze, żeby udać się do świątyni. Jesteśmy ludem wybranym. Bogactwo dla nas. Więc zostało nam jeszcze na pewno pobić się na arenie. Na tej oto pięknej arenie, ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Bo tych walk jest chyba kilka, jeśli dobrze pamiętam. Przynajmniej jest 3-4 będą. Może i nawet więcej. Więc to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!